Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, ja jestem oczywiście Max, zapraszam was na kolejny odcinek Polski Game Day. W dzisiejszym odcinku będzie gra. Nie, będą gry. Gry, będą dwie gry, ale na jednej skupimy się najbardziej. A dlaczego? No właśnie, sami widzieliście właśnie przed chwilką trailer gry, która się ma pojawić w tym roku. Zobaczymy dokładnie którego. Chyba jeszcze nie ma takowej informacji, ale zaraz sprawdzę. No, nie ma niestety. 2020, a więc trzeba czekać. Ale co najważniejsze, słuchajcie, jeżeli chodzi o grę Gloria Victis Siege. Robiona jest przez polską firmę Fish Tank Studio. Jest to ich debiut. Wydawcą jest Black Eye Games, a więc chyba też jakiś debiut, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Trailer chyba mówi wam wszystko. Chodzi o to, że... No właśnie, nie wiem, o co chodzi. Dobra, jeszcze raz. Grupa cywilów w oblężonym zamku próbuje wytrzymać do czasu przybycia odsieczy. Wspomóż ostatnich żołnierzy, którzy opierają się siłą wroga, wytwarzaj zasoby i szukaj zapasów w ruinach miasta. Może naprzeciw wszystkiemu doczekasz końca wojny. Teraz tutaj możecie sobie zobaczyć z tej strony, dobra. Z tej albo z tej. Nie wiem, gdzie ja będę. Kurwa, nie wiem. Gra mnie zafascynowała. Po pierwsze, ma to być gra survivalowa. Po drugie, tutaj będziemy musieli naprawdę bardzo ostro pomyśleć, bo chodzi o to, żeby obronić zamek, ludność przed oblężeniem, który właśnie się cały czas toczy. Wróg chce się dostać do naszego zamku, a my musimy się przed nim w jakikolwiek sposób bronić. I co najważniejsze, zaraz wam tutaj przeczytam. Gloria Victis Siege to strategia wzbogacona o elementy zaczerpnięte z gier survivalowych. Produkcja, dla której źródłem inspiracji jest bestsellerowy This War of Mine, została opracowana przez niezależny zespół Fish Tank Studio i tak dalej, słuchajcie. W tym przypadku, tak jak w poprzednim odcinku, młodzi, nowi deweloperzy starają się, próbują robić co mogą, żeby stworzyć grę, która będzie podobna do This War of Mine. This War of Mine może nie jest grą jakąś specjalną, wyjątkową. Natomiast ta gra, jak ja w nią grałem i pamiętam po dziś dzień, wzbudzała bardzo duże emocje. I z pewnością właśnie ten deweloper również chce wzbudzić różnego rodzaju emocje, negatywne, pozytywne, ale wszyscy wiedzą, że właśnie gracze, tacy jak my, tacy jak wy, potrzebują tych emocji w grze, żeby to nie była tylko po prostu i wyłącznie zwykłe klikanie w myszkę, klikanie w klawiaturę, tylko żeby ta gra cokolwiek nam dawała fajnego, żebyśmy mogli się nią po prostu zainteresować i dłużej razem z nią zostać, a przy okazji, żeby wywoływała jakiekolwiek emocje, czy to pozytywne, czy też negatywne, czy to też emocje co do głównych bohaterów, czy do tego, co jak postępują nasi bohaterowie w danej produkcji. Właśnie deweloperzy, to co zauważyłem, nasi polscy chcą bardzo, bardzo właśnie, znaczy się nie chcą, tylko że bardzo wzorują się właśnie na grze od firmy, od dewelopera, chyba Bloomberg Team, tak? Kto stworzył This War of Mine? Ktoś kurde kojarzy? Dobra. Jaki Bloomberg Team? Studio Eleven chyba stworzyło This War of Mine, tak? Eleven, Eleven, Eleven. Ale zaraz zobaczymy dokładnie. Eleven Bit Studios, dokładnie. Tak, grę po prostu wybitną. Nie ma tutaj co dużo mówić. Grałem chyba we wszystkie dodatki do This War of Mine i gra na mnie zrobiła ogromne wrażenie. I fajnie, że tutaj młodzi wzorują się na tych najlepszych. Ale wróćmy może do samej gry. Gloria Victis Siege. Jeżeli chodzi o fabułę, przenosi nas do wzorowanego na średniowieczu
fantastycznego uniwersum wykreowanego na potrzeby gry Gloria Victis. W trakcie zabawy przejmujemy kontrolę nad cywilami zamkniętymi w obleganym zamku. W oczekiwaniu na odsiecz, która ma nadejść w ciągu kilku tygodni, nasi podopieczni muszą walczyć o przetrwanie, nawet pomimo tego, że nie biorą bezpośrednio udziału w obronie twierdzy. A więc, z tego co tutaj wyczytałem, chodzi o to, że my będziemy musieli zaopiekować się cywilami, nie żołnierzami, chyba którzy zostali powybijani w pień, ale właśnie cywilami. Będą musieli zwykli, normalni ludzie po prostu zrobić wszystko, żeby przetrwać to oblężenie, przeżyć, żeby nie zdechnąć gdzieś tam z głodu. No, powiem wam, że jest gra intrygująca. Mechanika. Akcję ukazano z lotu ptaka, co zresztą widzimy. Rozrywka została podzielona na dwa różniące się od siebie segmenty uzależnione od pory doby. Pod osłoną nocy posyłamy znajdujących się w potrzasku cywili do plądrowania zamku. Jako że w bezpiecznych miejscach nie ma już czego szukać, po bezcenne zapasy nasi podopieczni muszą zapuszczać się do zrujnowanych dzielnic patrolowanych przez wrogie oddziały. Przekradając się za plecami adwersarzy, cywile nie tylko szukają cennych zasobów, lecz także spotykają innych szabrowników, z którymi mogą handlować, lub potrzebujących, którym mogą podać pomocną dłoń, bądź wręcz przeciwnie. O, zrobi coś takiego, kurwa. A więc faktycznie tutaj, czytając, patrząc na gameplaye, można stwierdzić, że faktycznie tutaj wzorowano się, i to bardzo intensywnie, na produkcji This War of Mine, bo będziemy musieli wysyłać. Więc tutaj w ogóle akcja nie będzie tak de facto się toczyła w samym zamku, ale też i poza murami naszego zamku będziemy musieli wysyłać naszych ludzi w dziwne miejsca, żeby po prostu szukali żywności, materiałów z pewnością do budowy jakichś różnych dziwnych rzeczy. Ale to w nocy. Natomiast podczas dnia zajmujemy się natomiast zarządzaniem skromnymi zasobami. Wznosimy więc zbędne konstrukcje, jak na przykład palenisko, na którym ludzie mogą przygotować sobie posiłek, przetwarzamy jedzenie, by nie zgniło, a także wspieramy żołnierzy walczących na murach zamku. Dopełnieniem tego wszystkiego jest konieczność podejmowania niejednoznacznych moralnie wyborów. Oj, teraz to zazwyczaj wszyscy, jak czytam te wszystkie, kurwa, opisy gier, to niemoralne wybory i w ogóle, a na końcu okazuje się, że wybory, kurwa, jak każdy inny. Mieszkańców zamku trawi nie tylko głód i strach, lecz także liczne choroby. Korona. A od nas zależą m.in. takie kwestie jak pomoc napotkanym w ruinach potrzebującym, czy oddanie jedzenie wojsku w celu podniesienia morale armii kosztem zwykłych mieszkańców. No proszę. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, gra posiada grafikę przyzwoitej jakości. Co miał na myśli autor, ten, który to pisał? Co to znaczy przyzwoita jakość? Przyzwoita to znaczy, że co? Że jak odpalę, to nie żygnę? Czy przyzwoita, że jak odpalę, to powiem, o kurwa, no dobra, ale chuj, zagram. No nie wiem. Która nie odbiega od gatunkowych standardów. Na potrzeby gry autorzy przygotowali rozbudowany edytor pozwalający na tworzenie własnych scenariuszy i dzielenie się nimi ze społecznością, a więc wiadomo, modowanie. Będziemy tworzyć swoje własne scenariusze i przekazywać je dalej, kurwa, w świat. No dobra. To było to, co piszę na Golu. Oczekiwania 9.1 bardzo wysokie, a więc z pewnością gra może być naprawdę ciekawa. Zresztą ten gameplay, który widzicie, praktycznie cały go obejrzałem. Oczywiście skrótowo, i muszę wam powiedzieć, że wydaje się gra naprawdę zacna. Naprawdę zacna, może zainteresować naprawdę bardzo wielu ludzi. Wielu graczy na całym świecie, no bo tego typu grach survivalowych z elementami właśnie ciężkich wyborów, choć one będą ciężkie, to też wszystko zależy właśnie od klimatu gry, bo na przykład This War of Mine, tam faktycznie mogliśmy się wczuć
tych właśnie ludzi, których musieliśmy zrobić wszystko, żeby oni przetrwali. Nastrojowa muzyka, no i w ogóle ta cała otoczka tejże gry naprawdę pozwalała wczuć się w klimat tej właśnie wojny. Jak to będzie wyglądało w tej grze, nie wiem, ale może warto sprawdzić, bo gra ma dostępne demo. I za chwilkę, zaraz zobaczymy. Gdzie ja mam to kurwa sprawdzić? No właśnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o wersję demo, to jest dostępny prolog, który pokazuje początek inwazji. Nie wiadomo, co tam będzie on w ogóle zawierał. Natomiast demo zostało wypuszczone 19 sierpnia. Niestety z przyczyn ode mnie zależnych i niezależnych dopiero teraz tą grę odnalazłem, sprawdziłem, zobaczyłem i właśnie wam ją pokazuję. Na Steamie widnieje premiera 2020 rok, lecz tutaj na Golu widzę właśnie, że jest data premiery 2021, co jest pewnością chyba prawdziwe, bo jeżeli demo zostało wypuszczone 19 sierpnia, z pewnością zbierali różnego typu tutaj informacje, problemy, jeżeli chodzi związane z grą. Jeżeli jeszcze tutaj się nic nie zmieniła, dokładna data na Steamie, to znaczy, że ta data po prostu będzie przesunięta na 2021 i bardzo dobrze. Ale teraz słuchajcie, jeszcze jedna fajna tutaj taka informacja statystyczna. Właścicieli znalazła ta gra, a więc posiadaczy, którzy sobie ściągnęli bezpłatną wersję demo, to jest około 500 000 osób. Kurwa, 500 000 osób. Bardzo dużo. Znaczy, no tutaj jest napisane na tym całym Steam Spy, że to jest między 200 000 a 500 000. No to dobra, weźmy sobie kurwa średnią, to chuj. 300 000 na przykład. I to i tak jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Grę obserwuje ponad 6 000 ludzi. Najwyższa liczba jednoczesnych graczy dnia wczorajszego to jest 17 osób, co nie jest wynikiem dość wybitnym. A jeżeli też sprawdźmy jeszcze statystyki na YouTubie, które już się zaczęły pojawiać, też tutaj wyników nie ma zbyt dużych, bo tutaj statystyki na YouTubie to jest 40 wyświetleń filmów. Oczywiście w zeszłym tygodniu. A łączny czas gry średnio to jest jakieś pół godziny. Pytanie tylko dlaczego. Nadal, no i gra jest też w fazie beta, a więc tutaj, no, jak mówiłem wcześniej, 2021, ale naprawdę warto się tą grą zainteresować. Naprawdę, mam nadzieję, że sobie do niej zerkniecie na Steamie, ewentualnie warto też sobie wrzucić w watchlistę na Steamie, żeby tam z pewnością jakieś tam profity z tego pewnie jacyś tam deweloperzy mają, jeżeli dana gra ma bardzo dużo właśnie tego rodzaju, jak to się nazywa? Witchlista, tak? Witchlista. Lista życzeń, o chuj. Z pewnością jak dana produkcja jest na liście życzeń, to pewnie tam jakieś tego profity może są, nie wiem, ale po prostu warto kliknąć i czekać, co z tego dalej, słuchajcie, będzie. No i to jest taka pierwsza gra, której chciałbym wam powiedzieć. Natomiast druga gra, to taki tylko szybko tutaj wam o niej powiem, bo też ją zobaczyłem, znalazłem ją nie tak dawno i okazać się może, że naprawdę gra może wzbudzić szerokie zainteresowanie. Ale zobaczcie sobie może najpierw trailer. We'll be right back.
Jak wam się podobał trailer, zapowiedź tejże produkcji? Oczywiście od studia Playway. Wszędzie, gdzie jest słowo simulator, musi być od Playway. To jest gra Gunsmith Simulator. A więc zostajemy rusznikarzem i pracujemy we własnym warsztacie. Twórz części i konstruuj z nich popularne bronie, a także naprawiaj i ulepszaj te, które uległy uszkodzeniu. Producentem jest Game Hunters, a wydawcą, wiadomo, Playway. A kto by mógł być, słuchajcie, inny? Produkcja jeszcze nie ma swojego, że tak powiem... Wszędzie pisze, że to jest 2020, choć mówię, no tutaj absolutnie raczej się z tym nie mogę zgodzić, bo na przykład na Steamie widnieje napis TBA, a więc data w ogóle jeszcze nie jest określona. Co by oznaczyło, że to jest wczesny etap tejże produkcji i mi się wydaje, że to wszystkie takie typu produkcje będą dopiero w 2021 roku. To by się mniej więcej zgadzało z założeniami Playway na rok przyszły. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą grę, to tylko tak mniej więcej pokrótce wam chcę parę rzeczy powiedzieć. Będziemy mieć swój własny warsztat, będziemy musieli rozbudowywać swoje zdolności. Znaczy, będziemy musieli podwyższać swoje umiejętności, jeżeli chodzi właśnie o rusznikarza. Będziemy musieli znaleźć jakieś zlecenia. Na jakiejś tam dziwnej stronie będziemy mogli również, będą dostępne aukcje, gdzie będziemy mogli znaleźć ogłoszenie. Ktoś może będzie potrzebował kurwa rusznikarza i będziemy musieli jakąś broń złożyć, naprawić. Nie wiadomo. Co tu jeszcze zapowiadają deweloperzy? Tak, będziemy zamawiać, słuchajcie, części do naszej broni. Będziemy używać specjalistycznych narzędzi, takich jak tokarka czy obrabiarka. Będziemy przeglądać broń i zdecydujemy, które ich elementy wymagają wymiany, a które jedynie naprawy. Będziemy zdobywać nowe umiejętności i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj będzie dość mocno rozwinięty kustomizacja, więc będziemy mogli przerabiać broń za pomocą specjalnych skórek oraz różnych dostępnych akcesoriów. Będziemy mogli wypróbować celowniki optyczne, chwyty pistoletowe, granatniki, a także lasery oraz wyrzutnie. Albo też na przykład będziemy mogli dodawać do broni latarki, dalmierze, a nawet kolimatory, by stworzyć maksymalnie zindywidualizowaną broń. No proszę. No proszę. Wymagania systemowe tutaj to spokojnie na mikrofali pójdą. No i tyle. Recenzji jeszcze żadnych nie ma, informacji jeszcze żadnych nie ma. Trzeba się troszeczkę też tutaj wstrzymać i poczekać na dalszego typu właśnie ciekawostki, jeżeli chodzi właśnie o tą produkcję. Ja tylko wam ją pokazuję, bo wiem, że ogólnie symulatory od Playway cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Natomiast tutaj ja do tej grupy osób nie należę, ale jak już mówiłem wcześniej, na samym początku mojej całej serii Polski Game Dave, nie tworzę tej serii dla siebie, tylko przede wszystkim dla was, żeby też was zainteresować pewnymi polskimi produkcjami. No i pokazywać to, co jest, co możecie się cieszyć jakąś tam popularnością, a jeżeli chodzi o wszelkiego typu maści symulatorów od Playwaya, to one właśnie takowe są. Symulator Menela, symulator tramwaju, symulator skarpet, symulator sandałów i tego typu inne rzeczy zdobywają rzesze fanów. Niestety albo istety, zależy jak na to patrzeć. I to by było na tyle w dzisiejszym, słuchajcie, odcinku. Mam nadzieję, że nieźle wam minęła. Pozytywnie, jesteście pozytywnie nastrojeni na kolejny tydzień. My się widzimy, wiadomo, za tydzień, w każdą niedzielę, w godzinach wieczornych. Te godziny się mogą różnić, bo to wszystko w zależności od tego, jak mi czas pozwoli
O Jezus, na zmontowanie filmu, później jeszcze zrenderowanie i wysłanie na YouTube'a, ale w każdą niedzielę mam nadzieję, że będę. Czekam na łapki, na komentarze. No i subskrybujcie mój kanał. A oprócz tego w tygodniu będą się pojawiać jeszcze inne materiały właśnie też z tej serii Polski Game Dave, dotyczące różnistych ciekawostek, rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.